Wybór pompy zatapialnej to nie taka prosta sprawa. Producenci w swoich ulotkach reklamowych czy broszurach zamieszczają różne informacje. Ale czy informacje tu zawarte są rzeczywiście prawdziwe? Dziś chciałbym to sprawdzić. Model, który dla Was przygotowałem, to Unilift CC5 firmy Grundfos. Jedziemy w trasę. Lekka i przenośna? Zobaczymy. Poręczna i przenośna. Ok, chyba to mamy. Wytrzymała konstrukcja. Sprawdźmy to. A, chyba nic się nie stało. Wytrzymałe mocowanie kabla elektrycznego. Chyba to sprawdziliśmy. I nie tylko to. O pompie Unilift CC mówi się, że jest najmocniejszą konstrukcją na rynku. Ale co to w ogóle znaczy? Upewnijmy się raz jeszcze. Jestem niedowiarkiem. Spróbujemy więc z większej wysokości. Pierwsza poważna kontuzja, uszkodzona rączka. Ciekawe, czy to wpłynie na jej pracę z wodą. A skoro kontuzji mowa, to przejdźmy do piłki nożnej. Nigdy nie byłem w nią dobry. Pograjmy troszkę. Zaczynamy. Po tym, jak poddałem Unilifta własnym testom, wracamy do siedziby Hypo. Sprawdzimy, czy ciągle działa. Ciekawe, czy zadziała. Po naszym ekstremalnym teście, jak zapowiadałem, wracamy do siedziby i sprawdzamy, czy pompa Unilift CC5 będzie działała. Nie wygląda najlepiej, ale nie ma wyglądać, ma działać. Podłączamy. Wskakuje. Pływak w górze, podłączamy pompę. Działa! Po tak ekstremalnym teście naprawdę byłem pełen obaw, czy zadziała. To jest dokładnie ta pompa, którą dzisiaj rzucaliśmy. Wciąż działa. Dostała w kość. Grundfos pisze prawdę w swoich instrukcjach i broszurkach reklamowych. Polecam.